taka trochę wpłynął do mnie przed chwileczką wniosek. Jest zapisane w protokole jedna osoba. Momencik, ale już mówię. Ja już powiem nie, momencik, bo wpłynął, też chciałbym, żeby to było przed tą uchwałą. A czy to będzie potem? Proszę Państwa, wpłynął do mnie wniosek podpisany przez wymaganą liczbę podpisów, czyli 7, tu widzę podpisów, tak. 7 podpisów widzę o odstąpienie od wymogu 10-dniowego oraz podjęcie uchwał w sprawie nagłej w trybie artykułu 21. Punkt pierwszy, ja może odczytam, że to jest, Rada ma taką możliwość podejmowania procedowania uchwał czy prowadzenia porządkowa w trybie nagłym, jeżeli jedna czwarta składu Rady wyrazi taką wolę. I powiem tak, że dotyczy on rozszerzenia zakresu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12. Ja chciałbym, żeby to było procedowane po tej uchwale, ale do tego, że chciałbym, żeby to było, ja myślałem, przygotuję tą uchwałę i potrzebę, dlatego chciałem to teraz zgłosić. I wobec tego poddaję pytanie o wprowadzenie tego do porządku obrad. I za chwilę się postaram się tą uchwałę przepisać i puścić Państwu. Mam pytanie, to jest problem, Panie Przewodniczący. Pozostałe punkty, które się wprowadzają, na jakiej podstawie się wprowadzają wcześniej? Też na trybie nagłym? Nie. W trybie odstąpienia od wymogu 10-dniowego. W paragrafie 21, szanowni Państwo, tamte pozostałe w paragrafie 20. Z paragrafu 21, ja może odczytam. W sprawie nagłej wymagającej podjęcia przez Radę Nadmiastowej Wyrok Krywnicki inicjatywa uchwałodawcza uchwałę wraz z konkretnym projektem odpowiadającym wymogom paragrafu 18 ust. 1 i 2 może zostać zgłoszona w trakcie obrad sesji przez co najmniej 1/4 składu rady. A tam to jest, proszę Pana, w trybie paragrafu 19, na wniosek projektodawcy popartego dodatkowo przez co najmniej 3 radnych, Rada może odstąpić od wymogu określonego w ustępie paragraf 4, czyli od terminu przełożenia do przed 10 dni przed. Co takiego pilnego jest, że tak powiem, że to musimy dzisiaj zrobić? Już odpowiem, czas. Znaczy myślę, że powiem tak, no dobrze, ja otwieram dyskusję, bo ktoś czekał, że pan chciał odczytać treść. Rozszerza się zakres rzeczowy zarejestrowanego na rok 2013 modernizacji sanitariatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 o zapis poprzez wykonanie dodatkowych prac uzupełniających w ramach wyżej wymienionego zadania. Ponad 3000 zł, która została, proszę Państwa, 27 tysięcy na wyniósł remont sanitariatu, które zostały przeprowadzone, remont został przeprowadzony na terenach tej szkoły i zostały 3000. I Pani Dyrektor wysłała sprawozdanie, bo musiała wysłać sprawozdanie z wykonanej pracy i Urząd Miasta zadał pytanie, co robimy z kwotą 3000 zł. A ponieważ mamy maleńki sanitariat w postaci ubikacji przy sali gimnastycznej, której nie funkcjonuje, więc Pani Dyrektor te 3000 tak skosztorysowała, że zrobimy remont tego maleńkiego sanitariatu. Tak kwota wystarczy. I tak kwota wystarczy. Także bardzo bym prosiła, jeśli Państwo możecie... Czy ktoś chciał głos przeciw temu wnioskowi? Projekt, do czego ja poddaję, to będzie wniosek kolejny, który będzie po projekcie Komisji Ochrony Środowiska o wprowadzenie go do porządku obrad. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wprowadziła w trybie nagłym, czyli paragrafu 21 do porządku obrad projektu uchwały. Poparte odpowiednią ilością podpisów.